rolach głównych. Kobieta Judasz, odcinek 117. Biedny Sebastian. Nie może nawet pożegnać się z tym światem. Wiecie dlaczego? Może chce, żebyśmy odkryli, kim jest kobieta Judasz. Chciałbym, żeby wreszcie osiągnął spokój. Zamówię za niego mszę. Nie chcę, żeby odchodził. Chciałabym go zobaczyć choć jeden raz. Nie potrafisz o nim zapomnieć? Przepraszam. Nie chciałam cię zranić. Wybaczcie. Ani ty, ani twoja rodzina nie chcecie nikogo krzywdzić, ale zawsze to robicie. Dlatego mam was dość. Mieliśmy tu miło spędzić czas, a nie rozmawiać o kobiecie Judaszu. Ale ona depcze nam po piętach. Dzwonił Kalixto. Mówił, że kobieta Judasz zabiła policjanta, który pomagał. Zabiła też Iwon. Iwon? Uspokój się. Po co ci wojna z Altagracją? Jej matka zabiła mojego brata. Czy potrafisz to zrozumieć? Twój brat bardzo kocha Altagrację. Dzięki temu wybaczył pani Berenice. Powinieneś zrobić to samo. Może minie ci ta złość. Nie mogę, nie dam rady. Wybacz, ale nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Jaka piękna rzeźba. Jak ona się nazywa? Nigdy nie mogę tego zapamiętać. Nie wiem, nie pamiętam. Może gdzieś tu napisali. Ta książka jest po francusku, nic nie zrozumiesz. W szkole też nie mogłam zapamiętać, jak ona się nazywa. Pietà Michała Anioła. Ukazuje cierpienie Matki Boskiej, która płacze nad ciałem zmarłego syna. Ale co chciała nam przekazać kobieta Judasz? Ernesto i święty Sebastian. Trzeba się nad tym zastanowić. Musi istnieć coś, co te wszystkie wątki połączy. Znajdziemy sposób, żeby Pancho ożenił się z Kordelią, nie wchodząc do kościoła. Wymyśliliście, jak urządzić nasz ślub? Wspaniale. Opowiadajcie. Mów, Zoraida.
Chcę, żeby moja córka poznała wszystkie szczegóły. Nie zamierzam oszczędzać. Niech jej o tym opowie Pancho. To on wpadł na ten świetny pomysł. Pancho, możesz wejść. Kochanie, opowiadaj. Jak będzie wyglądał nasz ślub? Altagracia wyszła bez słowa? Tak, jakby uciekła. Niemożliwe, dogonię ją. Kalixto opowiadał, że kobieta Judasz bardzo ekstrawagancko potraktowała te zbrodnie, jakby to był jakiś rytuał. Jak to? Ułożyła ciała tak, że przypominały znane dzieło sztuki. Jakby to była Pieta Michała Anioła. To właśnie tego nie mogłam sobie przypomnieć. Matka Boska płacze nad ciałem Chrystusa po tym, jak go ukrzyżowali. Rozumiem, ale co ty o tym wiesz? To dziwne. Co? Co jest dziwne? Co wiesz? Nie chcesz nam powiedzieć? Możemy wracać do Karory? Mika, co ci jest? Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Chcę cię uszczęśliwić. Mów prosto z mostu, bez ogródek. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli pobierzemy się w cyrku. Możesz się przebrać za klauna z czerwonym nosem i białą twarzą. A ja będę w kostiumie akrobaty. Co ty na to? Kochanie, nie podoba ci się? Jeśli nie, możemy to zmienić. Zamiast akrobaty będę strażnikiem. Czym chcesz? A ja pajacem? Czy to nie oryginalne? Możesz wjechać na arenę na słoniu. A mama za kogo się przebierze? Za kobietę z brodą? Oszalałeś, Pancho? Chłopcze, co ty masz w głowie? Jest tam kto? Halo? Jak mogłeś coś takiego wymyślić? I ty też, Zoraida. Myślałam, że jesteś poważniejsza. Spokojnie. Mamo, pamiętaj, że tu chodzi o twoją córkę. Nic mi nie jest, ale boję się wrócić do Karory. Tam wciąż ktoś umiera. Simon, to chyba zrozumiałe. Próbowałam ją uspokoić, ale nic z tego. Może niech Tita przygotuje jej ziółka. Dobrze, powiem jej. Mika, masz natychmiast powiedzieć, co się dzieje. Byłam z nim, pocieszałam go i nagle znalazłam książkę. A w niej zaznaczone było zdjęcie znanej rzeźby. Jakiej? Piety Michała Anioła. Myślisz, że Simon ma coś wspólnego z kobietą Judaszem? Mam dla ciebie zioła. Są zimne, z lodówki. Nie chcę. Chcę stąd wyjechać. Nie zgadzam się, żeby moja córka brała ślub w cyrku. Zauważyłem. Moja ukochana córeczka ma być traktowana jak księżniczka. Wesele ma się odbyć w sali balowej, gdzie wszyscy będą tańczyć, a ja i Ludovico będziemy siedzieć i patrzeć.
el mundo va a estar bailando mientras Ludovico y yo estamos así sentaditos. Chyba raczej Leoncio. No será más. Bo jest moim ojcem. Que es mi papá. Sí. Oczywiście. Będziemy patrzeć, jak tańczysz walsa. Mientras tú, mi amor, bailas el vals. Sí. Ay, no, ya. O nie, mam dość tych wszystkich bzdur. Pancho. Albo znajdziesz jakiś normalny sposób na nasz ślub, który weźmiemy w kościele, albo koniec z nami. I asunto terminado. Ya está bueno, Berenice. Nie płacz za Iwon, nie warto. Była podła i za dużo mówiła. Porque nunca me dijeron la verdad. Dlaczego nigdy nie powiedziałeś mi, że Gloria jest córką Altagracji? Umówiłyśmy się, że to nieprawda. Nie jestem głupia. Nie martw się. Nikomu o tym nie powiem. Dziękuję. Przysięgałyśmy, że Gloria nigdy się o tym nie dowie. Mam nadzieję, że nas nie zdradzisz. Biedne dziecko. Nie zasłużyło na to. Najważniejsze, że to moja wnuczka. Czułam, że to córka Altagracji. Mam pytanie. Gdzie jest safe w tym domu? Safe? Dlaczego pytasz? Mam do niego klucz. Juan Vicente miał sejf za obrazem matki Ludovica. Tutaj. Niemożliwe. Znalazłam mój milion. Co tu robisz? Salomon powiedział o ich śmierci. Przyjaźniłem się z Iwon. Jeśli masz coś do powiedzenia, to mów. Co się dzieje? Nic. Była przyrodnią siostrą Altagracji i wiele wiedziała. Simon, tu mataste. Zabiłeś Iwon? To musi być nasza tajemnica. Nikt nie może wiedzieć, że znalazłam pieniądze, które zostawił mi Juan Vicente. Dobrze, ale przestań marzyć. On ci nic nie zostawił. Wszystkie pieniądze są ukryte w tunelu pod kościołem. Todo el dinero lo enterró en el túnel que va hacia la iglesia. Pero tú ya la revisaste. ¿Sprawdzałaś safe? Tak, z Buenaventura. Una vez Buenaventura y yo la abrimos, pero ale były tam tylko stare dokumenty. Bueno. Zostawiam cię samą. Juan Vicente musiał mi coś zostawić. Inaczej nie dałby mi tego klucza. Nie zabiłem Iwon, była moją znajomą. Ale jestem przekonany, że zabija mężczyznę. Do takich rzeczy, jak robi kobieta Judasz, potrzebna jest siła. Ty jesteś silny. Mężczyzna o twojej budowie z łatwością by sobie poradził. Oskarża mnie pani? Jeśli tak, to proszę to zrobić jak należy. Nie, o nic cię nie oskarżam. Ale potrzebuję twoich odcisków dłoni. Tanto dactilares. Pomożesz mi w tym? Me colaboras, por favor.
Z przyjemnością. Akita? Połóż tu ręce. A to? Później. Mogę? Oby miała chrześcijański pochówek. Koperta? Od czegoś trzeba zacząć. To pewnie czek. O nie. Jesteś tam? Alta gracia. Już otwieram, poczekaj. Co jest? Kobieta Judasz zabija w tym domu. Gdzie moja mama? Co słychać? Tak sobie. A wam jak poszło? Chyba nie za dobrze. Owszem. Mikaela jest zdenerwowana. Podejrzewa, że Simon może być kobietą Judaszem. Albo tylko może pomagać mordercy. To straszne. Wszyscy wiemy, że zakochała się w Simonie. Okropnie się czuję. Nie mogę uwierzyć, że jest kobietą Judaszem. Martwimy się. Wszystko wskazuje na Simona. Fakt, że zabito jego brata, mógł wpłynąć na to, że zaczął mordować i przebierać się za kobietę Judasza. Gloria, zapytaj o to ojca Sebastiana. Dziękuję, Salomon. On pierwszy chce, żeby wszystko wyszło na jaw. Sebastian pojawił ci się wczoraj. Musimy sprawdzić, czy Simon naprawdę jest kobietą Judaszem. Zdjęcie Piety Michała Anioła może być jakąś wskazówką. Dziwnie się zachowujesz. Pocieszałam twoją mamę. Okropnie przeżywa śmierć Iwony. Czy jest coś, o czym mi nie mówisz? Jesteśmy jak siostry. Nie wierzę, że chcesz mnie zdradzić. Co się dzieje? Nie denerwuj się. Kiedy ci powiem, będziesz wściekła. Mów. Dobrze. Ta głupia Iwon powiedziała twojej mamie o Glorii, że ty ją urodziłaś, a ja wychowałam. Co? Nie wiem, skąd Iwon o tym wiedziała, ale powiedziała jej. Dlaczego obca osoba wiedziała, a ja nie, że urodziłaś córkę księdzu? Wyjaśnij mi to. Jeśli Ernesta zabito tak jak świętego Sebastiana, a śmierć Iwon pokazano jak tę rzeźbę Michała Anioła, to obie te zbrodnie muszą mieć ze sobą coś wspólnego. Na pewno. Ale co? Sagrario najpierw oblano czerwoną farbą, a potem powieszono. Morderca chce nam przekazać jakąś wiadomość. Tylko jaką? To jakaś wariatka. Albo wariat. Nie chcę wiedzieć nic więcej. Nie chcę nawet myśleć, że Simon ma z tym coś wspólnego. Jeśli jest kobietą Judaszem, wolę umrzeć. Ale to możliwe. Znalazłaś u niego książkę ze zdjęciem Piety. To naprawdę dziwne. Po co posługuje się tymi artystycznymi przenośniami? Te kompozycje artystyczne są dziwne. Pamiętajcie, że Ismael jest malarzem i zachowuje się podejrzanie.
To on mógłby być kobietą Judaszem, ale nie znam jego powodów. Obawiam się jednak, że obaj tkwią w tym po uszy. Podejrzewam obu. Zdrajczyni. Nie spodziewałam się tego po własnej córce. Nie mów tak. Musiałyśmy zachować to w tajemnicy ze względu na Glorię. W grę wchodziło wiele rzeczy. Najważniejsze, że Gloria nadal jest twoją wnuczką i bardzo ją kochasz. Chcę, żeby do tego domu wrócił spokój. Nie zmarnij tego i nie mów nic Glorii ani nikomu innemu. A kto ci powiedział, że chce, żeby moja wnuczka cierpiała? Muszę ci to mówić, bo czasem zachowujesz się tak, że wszystkich ranisz. Gloria odzyskuje spokój. Właśnie pogodziła się z Salomonem i... Co? Co takiego? Musimy się jakoś dostać do pokoju Simona. Może znajdziemy coś więcej oprócz tej książki. Ja nie chcę tam już wchodzić. Nie musisz. Jeśli nie masz ochoty, znajdziemy inny sposób. Jeśli jednak trzeba, zrobię to. To rozumiem, kochana. Musimy też wejść do pracowni Ismaela. Obie możemy się tym zająć. Jesteśmy umówione. Idziemy do pracowni Ismaela. To prawda, Gloria i Salomon pogodzili się. Prawdziwa córka Altagracia. Zawsze robi to, co chce. Obie musicie się nią opiekować, bo Gloria ma wielu wrogów. Moja wnuczka jest w niebezpieczeństwie. A ty pomogłaś Salomonowi. Pojechał do Haciendy? Nie bądź bezczelna. Zamierzam zająć się wnuczką, bo wiele osób jej zagraża. A ja nie pozwolę jej skrzywdzić. Jak się macie? Przyjechałem po moje rzeczy. Idziesz do Simona? Gloria i Petunia do pracowni Ismaela, a ty Salomon? Poczekaj. Czy tu dzieje się coś dziwnego? Wydaje ci się. Porozmawiaj z Gabrielem. Chciałabym, ale... Miałaś iść do Ismaela. Wkrótce odkryjemy, kim jest kobieta Judasz. To nasza szansa. Ruszmy się. Spokojnie. Pójdę do Ismaela z Salomonem, a ty zostań i załatw swoje sprawy. Ja też wychodzę. Powodzenia. Mamo, powinnaś wypocząć. Pogodziłaś się z Marcosem? Tak. Ale nie chcę niczego przyspieszać. Oświadczył ci się? Musisz się zgodzić. Zgodziłam się. Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? Zgodziłaś się? Nie wierzę. Chcę odbudować swoje życie. Marcos mnie kocha, wybaczył mamie. Spróbuję go pokochać i zacząć nowe życie. Pokochać go.
amarlo. Eso quiere decir que... Nadal nie potrafisz zapomnieć o księdzu? Chodź odpocząć. Altagracia i Marcos razem. Dziwne. Może coś ci podać? Wodę, sok? Chcesz? Nie, dziękuję. Chętnie przygotuję ci lemoniadę albo sok. W lodówce jest tort czekoladowy. Uwielbiasz go. Zaraz ci przyniosę. Jest też galaretka truskawkowa. A może masz ochotę na kanapkę? To moja specjalność. Przestań. Miałeś już swoją szansę. Rozmawiałeś z nią? Nie. Jaką szansę? O czym mówicie? Boże, co to? Rękawiczki i welon. Takie jak używa kobieta Judasz. Co to znaczy? Gdzie to znalazłaś? Pod materacem pana Simona. Debajo del colchón del señor Simón. Co to robiło u mojego brata? Co się dzieje? Może Simon jest kobietą Judaszem? ¿Será que Simón es la mujer de Judas? Bueno, por eso me fui. Dlatego wyjechałem. No se trata de una... To nie był żaden zakład. Jako przyjaciel René postanowiłem dać mu szansę, żeby spróbował się z tobą pogodzić. Se reconciliara contigo. Pues, fíjate, ale nie udało się. No hubo reconciliación. Nie kocham go. Porque yo no amo a René. To okrutne z mojej strony, bo nie powinnam być w tym związku i oszukiwać cię. Es muy cruel de mi parte que yo siga con esta relación. Porque no te amo. Przeze mnie się pokłóciliście. Porque ustedes eran muy amigos y se están peleando por mi culpa. O sea que... To znaczy, że chcesz być z Gabrielem? Definitivamente. Nie. Z żadnym z was nie zostanę. Zniszczyłam waszą przyjaźń. Nie potraficie już ze sobą rozmawiać. Nie mogę ciągnąć tej farsy. Pa. Czy już wcześniej znalazłaś coś, co mogło połączyć Simona z kobietą Judaszem? Nie, przysięgam. Wchodzę do tego pokoju codziennie, to coś nowego. Nikomu o tym ani słowa, słyszysz? Nikomu. Oczywiście, dziwna sprawa. Simon to taki szlachetny i dobry chłopak. Nigdy niczego nie ukrywał. Jestem pewna, że nie jest kobietą Judaszem. Trzeba go o to zapytać. Gdzie teraz jest? Ten podły staruch niczego mi nie zostawił. Dlaczego nie dostałam czeku jak inni? Jestem matką jego wnuczki. Zaraz. To ostatnia strona testamentu. Tutaj napisano, gdzie są ukryte pieniądze. Simon. Jestem twoim bratem i chcę poznać prawdę. Nawet najgorszą. Odpowiedz. Jesteś kobietą Judaszem?
Jestem milionerką. Święty Tadeuszu Judo, modliłam się do ciebie o to i spełniłeś moje życzenie. Jestem milionerką. Oczywiście to jeszcze nic pewnego, bo muszę najpierw znaleźć te pieniądze. Ale jeśli je znajdę, mogę stąd wyjechać. Wiedziałam, że stary nie zostawi mnie na lodzie. Czułam, że w sejfie coś jest. Bez klucza nikt go nie mógł otworzyć. To pieniądze moje i mojej córki. Nareszcie stąd wyjadę. Jestem ci wdzięczna, Juan Vicente. Nie masz prawa przeglądać moich rzeczy. Nie powinieneś się wtrącać. Nie szukaj wymówek, tylko odpowiedz. Co u ciebie robiły rękawiczki i welon kobiety Judasza? Iwon poprosiła, żebym je ukrył. A co te rzeczy robiło Iwon? Skąd mam wiedzieć? Powiedz prawdę. Czy to ty zabijasz ludzi? Co cię to obchodzi? Powinieneś mi pomagać, bo tych ludzi trzeba zniszczyć. Straciłem 20 lat, niszcząc siebie z nienawiści, która krzywdziła mnie bardziej niż innych. Zależy ci tylko na Altagracji. Zapomniałeś o bracie, o honorze. Przez kobietę. Sam zawsze pytałeś, dlaczego tak nienawidzę Altagracji. Co się z tobą dzieje? Co się stało? Nienawidziłeś jej bardziej ode mnie i dlatego teraz się mścisz? Ismael. To święty Sebastian. Co to tutaj robi? Jesteś moim bratem i chcę ci pomóc. Wiesz, że dla ciebie zrobię wszystko. Powiedz, czy masz coś wspólnego z tą morderczynią? Jeśli zabija z zemsty, to jestem z nią. Chcę pomścić śmierć mojego brata. Mówisz bez sensu. Powiedz jasno. Co cię łączy z kobietą Judaszem? Nic. To dlaczego trzymasz jej rzeczy w pokoju? Nie wiem. Przyszłam powiedzieć, że... Mamo, co tu robisz? Ale mnie przestraszyłaś. Tremendo susto me pegaste, hijo, por Dios. To obraz ukazujący świętego Sebastiana. Szkoda, że trzeba go zniszczyć. Tak zginął Ernesto. Ten obraz był inspiracją dla kobiety Judasza. Przestań żartować, bo w końcu Kalixto uwierzy, że kobietą Judaszem jest ktoś z naszej rodziny. Tak. Co za niespodzianka. Moja mama i mój brat odwiedzili mnie w pracowni. Co się znowu stało? To rzeczy Iwon. Ukryła je tu, bo bała się, że zostanie oskarżona. Iwon wiedziała, kim jest kobieta Judasz. Bała się to wyznać, dlatego zostawiła te rzeczy u mnie. Ale i tak zginęła. Ten welon i rękawiczki już się nie przydadzą. Pewnie myślałaś, że... Niczego nie myślałam. Po prostu byłam zaskoczona, widząc je tutaj.
ver el velo y los guantes en la silla, eso es todo. Qué bueno que hayas regresado. Chciałbym z tobą porozmawiać. Możemy się przejść? ¿Tú crees que sería posible dar una vuelta y conversar un poco? Ahora. ¿Teraz? Bueno, ¿qué? Dobrze. Chodźmy. Poważnie się martwię, bo kobieta Judasz może was skrzywdzić. Nie dramatyzuj. Spokojnie. Nic nam nie zrobi. Prawda, Ismael? Skąd wiesz? Może ją znasz? Nie kłóćcie się. Od dawna dobrze się między wami układa. Zachowujecie się jak bracia. Tranquila, mamá. Spokojnie. Będziemy się chronić. Jesteśmy rodziną. To prawda. Jesteśmy razem. Przeciwko rodzinie Del Toro. Dlaczego się denerwujesz? Nie wiem. Zaskoczyła mnie ta twoja kłótnia z Marcosem. Na pewno? Mika, gdybyś odkryła, że mam coś wspólnego z kobietą Judaszem, przestałabyś się mną interesować? Trudno na to odpowiedzieć. Nie wiem, co o tym myśleć. Powiedz prawdę. Chcę wiedzieć, czy mi ufasz i czy ci zależy. Nie bardzo cię rozumiem. Chcę wiedzieć, na ile cię stać. Czy będziesz przy mnie, żeby mnie wspierać? Dlaczego miałeś to w pracowni? O czym mówisz? To obraz przedstawiający męczennika świętego Sebastiana. Nie rozumiem. Nie wiem, skąd się wzięła ta reprodukcja. Wiesz, że wolę malować nagie kobiety. Tak, ale nie o to chodzi. W taki sam sposób zginął Ernesto, prawda? Nie rozumiem, dlaczego kobieta Judasz zabiła tyle osób. Myślę, że z zemsty. Rządza sprawiedliwości sprawia, że człowiek traci kontrolę i popełnia wiele szaleństw. Na pewno jest pełna nienawiści. To prawda. Mówisz to z taką pewnością. Co ty wiesz o nienawiści i złości? Sporo. Ale ja nad tym panuję. Chociaż ostatnio myślę, że niepotrzebnie. Dlatego zawsze jesteś smutny? Dostałem cios, z którym nie potrafię się pogodzić. Śmierć Sebastiana była dla mnie wielkim przeżyciem. Nie radzę sobie z tym. Uważasz, że jestem kobietą Judaszem? Myślisz, że jestem mordercą? Nakryli cię. Ciesz się, że to mama, a nie ktoś inny. Mamie możesz zaufać, nie wyda się. Nie wydałaby własnego syna. Prawda, mamusiu? Ismael,
Dime que es mentira. Powiedz, że to nieprawda, że nie jesteś zabójcą. No, no, mama, nie, mamo, to bzdury. Nie widzisz, co on robi? Dlaczego mi to robisz, Alirio? To nie w porządku. Mama. Zrozum, śmierć Sebastiana była absurdalna. To się nie musiało zdarzyć. Chcesz się zemścić? Winny nie zapłacił za to, co zrobił, nie rozumiesz? Nie uważasz, że należy wybaczać i zapomnieć? Dość już cierpienia. Zastanawiałem się nad tym. Ale człowiek jedno myśli, a co innego czuje. Widziałem, jak zabijano mojego brata. Nikt mi tego nie opowiedział. Widziałem to na własne oczy. Kiedy o tym myślę, mam ochotę wszystko rozwalić, zniszczyć. A kiedy to mija? Mam ochotę zabić. Nigdy nie czułaś czegoś takiego? Wybacz. Nie powinniśmy o tym rozmawiać. Nie przyprowadziłem cię tu, żeby do tego wracać. Trudno mi to wszystko wyrazić, ale czuję, że coś nas łączy. Czuję do ciebie coś wyjątkowego. To nie jest właściwa chwila. Bardzo mi się podobasz. Nie wytrzymam dłużej. Nie wiem, co będzie dalej. Co o tym myślisz? Nie wiem. Nie miałam czasu, żeby się zastanowić. Pogubiłam się. Nie powinieneś dręczyć mamy w ten sposób. Nic nie zrobiłem. Co wy tu razem robicie? Właśnie, razem. Wróciłam do Salomona. Jesteśmy małżeństwem. Prawda, kochanie? Tak. Nie masz godności. On cię oszukuje, robi co chce, a ty mu wybaczasz. Nie wiem, jak kobieta Judasz mogła cię wybaczyć. Zaraz. Skąd wiesz, że mi wybaczyła? Może chciała mnie zabić? Znasz ją? A może to ty nią jesteś? Alirio, no será que tú eres la mujer de Judas? Przestań. Oszalałeś? Wiem tylko to, co mi powiedział Ismael. Wiesz, kim jest kobieta Judasz? Chronisz brata? Powiedz. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lelek.